kiedy 24 lutego Władimir Putin dał sygnał orkom, by ruszyli na zachód. Wtedy to była Ukraina. Zajęcie Kijowa miało zająć 3 dni, 2-3 tygodnie. Te wojska miały się zameldować na granicy z Polską, no a potem otwarta perspektywa, czy najpierw Litwa, Łotwa, Estonia, czy może już od razu Polskę, po co się ograniczać. No i w jakimś sensie spełniło się, że rosyjscy żołnierze jechali w tych czołgach, transporterach opancerzonych, mając ze sobą od razu gotowe mundury na paradę. Przecież miała być parada zwycięstwa. No i teraz można obejrzeć te czołgi na głównej ulicy Kijowa na Chreszczatyku. Artur Żadk, Radio Lwów, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa. No i jak Ukraińcy reagują na ten widok, no w końcu defilada rosyjskiej armii, tak jak 9 maja na Placu Czerwonym? Reagują w Kijowie w sposób bardzo pozytywny. Mój kolega redakcyjny właśnie z radia też wnet, Paweł Bobołowicz, wczoraj uczestniczył w tej paradzie, mógł obserwować tę paradę, nawet nadawać krótką relację wideo. Większość reakcji z reakcjami, ja bym to określił reakcjami karnawałowymi. Jak oglądałem to, co się odbywa w Kijowie, to faktycznie ta parada jest paradą, której się chyba Władimir Putin nie spodziewał. To jest parada rosyjskiego złomu, która przyniosła Ukraińcom sporo radości, takiego zachwytu. Były na przykład takie kuriozalne sceny, gdzie para młodych ludzi, chłopak i dziewczyna, całowali się na zniszczonym bodajże transporterze opancerzonym, nie pamiętam, czy to był czołg. No, tryumf raczej życia nad śmiercią. Właśnie. Tak to wyglądało w Kijowie. Ja uczestniczyłem w wystawie, podobnej wystawie, jaka miała miejsce w Warszawie, w Krakowie i bodajże też w Pradze, tego zniszczonego sprzętu. Tamtego sprzętu we Lwowie jest dużo mniej i to nie była właśnie defilada, tylko on jest ustanowiony pod ratuszem lwowskim. I tam muszę powiedzieć, panie redaktorze, że reakcje były bardzo różne. Jak rozmawiałem z ludźmi, to część ludzi była faktycznie tak podbudowana poświęceniem Ukraińców, którzy zniszczyli, spalili ten sprzęt, ale też napotkałem się na takie reakcje, że to jest niepotrzebne, że to budzi negatywne emocje, że dlaczego akurat w tym historycznym areale miasta Lwowa taki sprzęt, ten rosyjski złom został ustanowiony. Jak rozmawiałem właśnie z Pawłem Bobołowiczem, to te reakcje w Kijowie były zgoła inne niż te, które ja wymieniłem przed chwilą, te lwowskie reakcje. To na pewno podbudowało Ukraińców, a przede wszystkim też pokazało to, że te środki, które płyną zarówno z Europy, z Polski, i są przekładane faktycznie w efekty niszczenia rosyjskiego sprzętu, który przybył na ukraińską ziemię mordować, zabijać, niszczyć i palić. Problem polega na tym, że tego sprzętu jest ciągle bardzo dużo i ciągle Rosjanie ciągną kolejne armaty, kolejne czołgi rozkonserwowane tam gdzieś z lat 60. No bo w końcu co za różnica, oni tak strzelają do cywilów i tak rozwalają głównie domy mieszkalne. Władze ukraińskie ustami no, takich ludzi jak chociażby pan Arestowicz domagają się, by tego sprzętu było przynajmniej dwa razy więcej, bo wtedy można będzie rozpocząć ofensywę i zacząć odbijać te ziemie zajęte przez Rosjan. Jak to wygląda z perspektywy ukraińskiej? Tutaj muszę się zgodzić z doradcą Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Jak słucham wojskowych ekspertów, czy nawet rozmawiam z żołnierzami, czy też oficerami Wojska Ukraińskiego, to na daną chwilę, pomimo tego, że armia ukraińska jest armią dużą, zmobilizowaną, że dostała tego sprzętu w jakim stopniu sporo, bo nawet jak odniesiemy się do tych czołgów, które przekazała Polska, to Ukraina na daną chwilę ma, jeżeli się nie mylę, nawet więcej czołgów niż miała na początku konfliktu, a jeżeli nie, no to na pewno wyrównała straty poniesione od 24 lutego. Niemniej jednak tego sprzętu wojskowego jest nadal za mało, żeby prowadzić skuteczne działania właśnie ofensywne. Ukraina, jak widzimy, od kilku tygodni bardzo punktowo,
bardzo dokładnie niszczy zaopatrzenie rosyjskie, niszczy też bazy rosyjskie z rosyjskim sprzętem, co powoduje no, zamieszanie wśród Rosjan, zarówno tych mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej, jak i na przykład okupowanego Krymu, gdzie oni się nie spodziewali, byli pewni, że chroni ich ten parasol obrony przeciwlotniczej, o którym cały czas mówią dowódcy rosyjscy i notable rosyjscy. Zresztą sam prezydent Putin wielokrotnie zaznaczał, że taka ochrona jest stuprocentowa. Jak widzimy, efekty kleptokracji, wieloletniej kleptokracji rosyjskiej, dają też efekty na tym polu. Sprzęt, zarówno ten zachodni, ale czasami dochodzi też do kuriozalnych sytuacji, tak jak w ataku na siedzibę sztabu floty czarnomorskiej. Ponoć została ona zaatakowana dronem kupionym, chińskim dronem, co prawda drogim, ale kupionym, no jak niektórzy żartują, na AliExpressie. Więc ta obrona przeciwlotnicza rosyjska wcale nie jest taka mocna. Ale tutaj nawiążę też do tego, co pan redaktor powiedział. Rosja nadal ma bardzo dużo tego sprzętu. Pomimo tego, że to coraz częściej jest sprzęt bardzo archaiczny, to niemniej jednak on, tak jak pan redaktor powiedział, on strzela. On wjeżdża, on morduje, niszczy i rujnuje. Jakie są dyskusje na Ukrainie dotyczące taktyki ukraińskiej armii? Powiedzmy, jakim sposób jest uzasadniany ten taki powolny bardzo ruch opóźniający? To niszczenie składów, ale bez jakiegoś frontalnego ataku. Jeżeli chodzi o armię ukraińską, to jest instytucja, która ma najwyższy poziom zaufania. Dodatkowo armia ukraińska, ale także prezydent, czy też głównodowodzący szef armii ukraińskiej, generał Załużny, prowadzi dosyć konkretną i przejrzystą komunikację, więc Ukraińcy ufają armii. Oczywiście nadzieje są takie już od kilku miesięcy, że dojdzie do tej zmasowanej ofensywy i że jak najszybciej ukraińska armia przepędzi agresora z ukraińskiej ziemi. Niemniej jednak wszelkiego rodzaju głosy jakieś bardzo krytyczne w stosunku do armii ukraińskiej, to jest jednak rzadkość. Jednak to są głosy ekstremy, bądź głosy często pochodzące na przykład z zagranicy. Tutaj wymienię tylko takiego działacza, a dla mnie propagandzistę rosyjskiego Sharia, takiego blogera ukraińskiego, który na daną chwilę przechowuje się w Hiszpanii i nadal Ukraina go z Hiszpanii nie może pozyskać, żeby on stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem, jednak Ukraińcy ufają armii. Chcieliby szybciej, chcieliby mocniej i bardziej skutecznie, ale na daną chwilę wiedzą, że ukraińska armia nie wysyła na rzeź swoich żołnierzy, tylko właśnie działa, tak jak pan redaktor powiedział, punktowo niszczy zaopatrzenie rosyjskie na rosyjskich tyłach. Są jakieś ograniczenia czasowe, prawda? Bo gdzieś w połowie września zaczną się znowu deszcze, zacznie się miękka ziemia i nie będzie można przejść przez te pola, a na pewno przejechać jakimś ciężkim sprzętem. Eksperci twierdzą, że już jest niestety za późno na dużą ofensywę, która by spowodowała przynajmniej wycofanie wojsk rosyjskich na poziom sprzed 24 lutego. To bo tak jak pan redaktor powiedział, w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że sprzęt ciężki nie przejdzie. A niestety pomimo nawet posiadania współczesnej broni, nawet jakby Ukraina dostała dodatkowe lotnictwo, czy też szturmowe, czy też jakieś inne rodzaje samolotów, to jednak się odbywa na tej ziemi. Tutaj muszą przyjechać czołgi, muszą przyjechać transportery opancerzone, musi przejść piechota. To jednak piechota wygrywa wojny po tym, jak zajmie terytoria. Oczywiście nowoczesny sprzęt rakietowy ułatwia im właśnie przejście przez te tereny, ale wiele ekspertów twierdzi, że do końca roku praktycznie nie ma co liczyć na jakieś większe działania ofensywne. A uda się wycisnąć Rosjan z tego okręgu kawałka ziemi chersońskiej. Sam Chersoń i okolice do Dniepru, tam niszczone są składy amunicji za pomocą rakiet i artylerii, niszczone są mosty. Podobno dowództwo rosyjskich wojsk uciekło za rzekę już, zostawiło tam żołnierzy. To często się zdarza w tej armii. I czy jest jakiś plan, żeby przynajmniej do Dniepru dojść i odbić ten teren?
Jestem przekonany, że dowództwo armii ukraińskiej ma plan, jak właśnie to, tego dokonać, ale tutaj będę nieuczciwy, jak powiem, że mam jakiekolwiek rozwiązanie, czy też informacje na ten temat. Wróćmy do początku tej wojny, no bo za chwilę pół roku. Wall Street Journal opisał tak sytuację z początku, z zeszłego roku, w momencie we wrześniu ubiegłego roku, kiedy Amerykanie zaczęli podejrzewać, że te oddziały są gromadzone po to, by zaatakować. W październiku, kiedy zdecydowali się poinformować o tym i swoich sojuszników, i Ukraińców. No i całą tą kadencję znamy. Wiemy, że Ukraińcy przyjęli rząd pana prezydenta Zeleńskiego, przyjęli taką postawę, by nie panikować, by nie wprowadzać paniki wśród ludności Ukrainy, no bo paniczne ucieczki, jakieś zatkanie dróg, to byłoby coś, czego Rosjanie by właśnie bardzo chcieli na zapleczu atakujących wojsk. Ale też była dyskusja na ten temat. Powiedzmy, jakie tutaj punkty stanowiska były w tej dyskusji na Ukrainie prezentowane. Dyskusja faktycznie powstała, część opozycji opozycji parlamentarnej ukraińskiej zarzuca właśnie prezydentowi, że zmarnował czas na przygotowanie się do wojny, że nie powiadomił społeczeństwa, że można było przestawić całe państwo na te tory wojenne, żeby całe państwo pracowało na to, na poczet tej obrony. Niestety tutaj też nie mam złotego środka, nie jestem w stanie go wymyślić, bo faktycznie mogło dojść do takiej sytuacji, że panika zarówno na poziomie gospodarczym, panika na poziomie społecznym, a pamiętajmy na ten czas państwa zachodnie, Stany Zjednoczone nie wierzyły na przykład w możliwość jakiegokolwiek zmierzenia się Ukraińców z potęgą rosyjską. Dawały może nie kilka dni, tak jak Rosjanie, ale maksymalnie kilkanaście dni na to, że Ukraina padnie. Więc no możemy, wejdę w słowo, zobaczyć, że ta broń, która była dostarczana w styczniu i w lutym na Ukrainę, w grudniu, to była lekka broń przeciwpancerna, jakieś strzeleckie systemy, no wystrzel i porzuć do generalnie strzelania do tych Rosjan zza węgła. To nie były systemy ofensywne, to nie były armaty, to nie było nic, czym można było naprawdę zatrzymać kolumny pancerne. Nie, no Stany Zjednoczone zaopatrzały, nie tylko Stany Zjednoczone zaopatrzały Ukrainę w stricte broń do wojny partyzanckiej. Po prostu kraje zachodnie, tak jak mówię, nie wierzyły w to, że Ukraina jest w stanie skutecznie stawić czoła rosyjskiej agresji i że po kilku tygodniach trzeba będzie przejść do wojny partyzanckiej, długotrwałej wojny partyzanckiej. I w taką broń Ukraina była zaopatrzana. Dopiero po kilku nawet miesiącach zaczęło dochodzić do tego, że zostały Ukrainie dostarczone systemy do skutecznej walki z Rosjanami. Tutaj no, prym wiodła jak zawsze Polska. Pamiętamy o krabach, które w pierwszej transzy 18, później kolejne 18, a tak naprawdę... Ale też wtedy, kiedy już wiadomo było, że ten front jest ustalony i że Ukraińcy się dzielnie bronią, bo nie chcielibyśmy, żeby 18 krabów, każdy kosztuje chyba 4 miliony złotych, plus najnowsza nasza technika, najnowsze tajne rozwiązania dostały się w ręce Moskali. Z tego samego założenia wychodzili wszyscy inni sojusznicy Ukrainy, bo to jest akurat oczywiste, to jest bardzo pragmatyczne, może to brzmi brutalnie, ale niestety to jest bardzo pragmatyczne ze strony Zachodu. I trzeba na daną chwilę mieć nadzieję, że właśnie ta maszyna kleptokratyczna rosyjska nadal działa. Ja nawet czasami żartuję, że powinni Ukraińcy postawić pomnik właśnie rosyjskiemu chorążemu, który wynosi z magazynu i rzeczy, które jest zobowiązany pilnować, więc na daną chwilę tylko czekamy na zwiększenie tego sprzętu. Ta informacja, często my dziennikarze narzekamy na to, że mamy za mało informacji albo nie mamy możliwości jej upubliczniać, ale ja czasami się cieszę, że ja czegoś nawet nie wiem, że nie wiem, że coś już walczy na Ukrainie i coś eliminuje zagrożenie dla cywilów ukraińskich. Zobaczmy, jak przez ostatnie tygodnie po tych punktowych uderzeniach zmniejszyła się ilość ataków na bezpośrednich ataków na tereny ukraińskie i tym samym na Ukraińców. No bo nie mają z czego strzelać. Jak pan słyszy od Rosjan, że oni chcą teraz się porozumieć, że oni chcą rozmów pokojowych, to co pan myśli? Rozmawiać z takimi kacapami, nie rozmawiać?
Każda wojna się kończy rozmowami pokojowymi. Pytanie tylko, na jakim poziomie, w jakiej pozycji będzie Federacja Rosyjska, gdy do takich rozmów dojdzie. A kiedy Ukraina, powiedzmy, postawmy to pytanie w inny sposób. Co się musi stać, żeby władze Ukrainy uwierzyły w słowo, które da Rosja? Nie, nie, w słowa, które daje Rosja, nie ma sensu wierzyć w żaden sposób. Tutaj nie chodzi o jakąkolwiek wiarę, chodzi o pragmatyczne podejście do rzeczywistości. Do tych rozmów może dojść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną zwolnione wszystkie tereny Ukrainy, które były własnością Ukrainy do 91 roku, 1991 roku. Wierzyć Rosjanom nie można nawet nie tylko w słowo, nawet w jedną literę. Więc tutaj Rosja od początku informuje, że ona jest gotowa do rozmów. Tak? Pamiętamy te słynne rozmowy w Turcji, po których Rosja w ramach gestu dobrej woli, tutaj mówię w cudzysłowie oczywiście, wycofała się z terenów między innymi obwodu kijowskiego. Tak, tak, tak. Więc jak Rosja w ramach gestu dobrej woli zamieniła krążownik Moskwa w okręt podwodny, albo wycofała się z tej słynnej wyspy Węży. Też ta dobra wola była wsparta tym, że niecałe 40 kilometrów na ukraińskim gruncie stała odpowiednia haubica, która tam stopniowo rozbijała wszystko, co tam było. I tak pewnie trzeba z Rosjanami rozmawiać. Na koniec ostatnia informacja, generał Załużny, o którym pan wspomniał, głównodowodzący wojsk ukraińskich, powiedział, że 9 tysięcy ofiar śmiertelnych przyniosła ta wojna wśród żołnierzy armii ukraińskiej, to znaczy około 40 tysięcy ofiar razem z tymi, którzy są ciężko ranni. W pana najbliższym otoczeniu są takie osoby, takie rodziny, które straciły swoich bliskich właśnie jako żołnierzy armii ukraińskiej? Jak najbardziej, niestety, każdy mieszkaniec Ukrainy zna kogoś, kto został zabity, kto został ranny. Często to są członkowie rodziny. Całe szczęście, nikt z członków mojej rodziny nie ucierpiał. A czy to wpływa na to, że ludzie nie chcą iść do wojska? Nie, akurat na daną chwilę, opierając się nawet na danych oficjalnych, ukraińska armia jest w 100% ukomplektowana i z własnego doświadczenia, jak rozmawiam ze znajomymi, to nadal ta rezerwa jest. Pomimo tego, że jednak demografia nie sprzyja Ukraińcom, tak? Bardziej sprzyja Rosjanom, ale na daną chwilę nie mam problemów z nowymi żołnierzami armii ukraińskiej. Oczywiście brakuje czasu na odpowiednie przeszkolenie, czy też zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, ale tak jak mówiłem, dowódcy ukraińscy starają się i w większości przypadków im to wychodzi, nie wysyłać na front osoby nieprzeszkolonej. Mamy informacje o szkoleniach, one nie mamy na pewno całości informacji o tym, jak wygląda przygotowanie nowych jednostek, jak wygląda szykowanie nowych żołnierzy i tak dalej, ale widzimy, że Ukraina się na pewno w tej wojnie nie podda i to jest chyba bardzo dobra wiadomość. Artur Żak, Radio Lwów, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, kłaniam się nisko. Najnowsze informacje z Ukrainy, a my, proszę państwa, za chwileczkę Michał Trześniewski i najnowsze informacje z kraju i ze świata.